Witam was, moi drodzy. Mam dla was niesamowitą informację odnośnie Lorda Kruszwila oraz jego kamerzysty. Jak się dowiecie, jaka jest prawda, skasujecie YouTube'a. Dzwoni NASA. Dowiedzieli się o tym, że nagrywam. Ostatnimi czasy odnośnie właśnie Lorda Kruszwila i kilku innych typu Fritz, jak się nie mylę, jak się wymawia, Fritz, no wiecie, o kogo mi chodzi. Jest mnóstwo filmów, mnóstwo różnych ciekawych thumbnaili, czyli tych miniaturek, mnóstwo szokujących tytułów, więc pomyślałem sobie, też muszę taki film nagrać. I teraz w zasadzie jeszcze nie wiem, jak ten film nazwać, ale muszę wymyśleć coś szokującego, tak żeby każdy w to kliknął. Na przykład cała prawda o Lordzie Kruszwilu i jego kamerzyście. Taki jeszcze wielki wykrzyknik, albo ze trzy, to będzie bardziej się niosło. I coś będzie trzeba po myślniku jeszcze napisać, coś szokującego, wiecie. I będę musiał jakiś awatar zrobić szokujący też. Bo wiecie, o co chodzi. Jeżeli wszyscy o tym nagrywają, no to ja też muszę nagrać. Nawet Sylwester, który nie sądziłem, że takie rzeczy będzie robił, też takie coś na przykład nagrał. Tylko że on chyba w zasadzie tak się mocno przyznał, po co on to robił. Z tego co widziałem, po prostu testował algorytmy YouTube'a. I teraz zauważcie, że każdy jeden YouTuber nagrywa o Lordzie Kruszwilu. Dlaczego tak się dzieje? To wam mogę akurat wytłumaczyć, ponieważ to nie będzie żadna... Znaczy większość z was może będzie wiedziała, o co w tym chodzi. Chodzi tutaj o tak zwanym wybijaniu się na popularnych tematach. Nie uważam, że to jest coś złego. Bo, no wiadomo, każdy stara się, jeżeli zrobi na przykład ciekawy materiał na ten temat i tak dalej, okej, można się na ten sposób wybijać. W moim przypadku co to jest taka trochę, nie wiem, kpina, ironia, bo nie sądzę, żeby ktoś, kto ogląda ten materiał, a nie trafił tutaj stricte z mojego kontentu, zasubskrybował mnie. Ale, no, zobacz inne filmy, a może akurat ci się coś spodoba. W każdym razie chodzi o to, że to jest sposób na wybicie się. A druga kwestia, algorytmy YouTube'a w ten sposób też działają, że jeżeli wybijamy się na jakichś popularnych tematach, mamy dużo wyjść i tak dalej, to te algorytmy nas zaczynają promować. I właśnie Sylwester był dobrym przykładem tego, jak nagrał ten film o Lordzie Kruszwilu, to było parę tygodni temu, może 2-3 tygodnie temu. I co się nagle stało? Sylwester wrócił do formy i oczywiście wylądował na głównej stronie. Chyba nawet z dwoma filmami wylądował. Z drugiej strony jednak jest irytujące to, że szczególnie te tematy, które są takie mocno na fali, są tak zryte, jeżeli chodzi na przykład o clickbaity w tytule, co sam w zasadzie zrobiłem, ale to bardziej for fun, albo zrobię, albo może jednak nie zrobię, zobaczę jeszcze, o te wszystkie miniaturki, to wiecie, musi szokować, być inne, musicie znać jakąś tajemnicę, której nikt inny nie zna, no i musicie nagrać o tej osobie. Także też nagrałem film o Lordzie Kruszwilu, żeby nie był gorszy. Wszyscy mają film o Lordzie Kruszwilu? Mam i ja. Dobra, jutro wam rzucę jakiś normalny film, żeby nie było takiego niesmaku, że jakieś bzdury gadam. No ale w końcu to jest luźny vlog, kreatywny vlog. Tutaj wszystko jest, łącznie z urbexami. O, a propos urbexów. Niedługo będzie fajny urbex i fajne test latarki. A to na moim drugim kanale, głównym, kreator. Fajnie będzie. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że mam drugi kanał o fotografii. Wszystkie materiały, co były na kreatorze, odnośnie fotografii, już nie będą się pojawiały na kreatorze, tylko właśnie na tym stricte kanale o fotografii. Ostatnio cały czas w filmach o tym mówię, ale nawet w grupie moich znajomych, z którymi się widuję, pytają się mnie, dlaczego nie ma filmów o fotografii. Jak im mówię, że przecież w każdym prawie odcinku staram się mówić, że jest osobny kanał o fotografii. Utworzyłem, żeby nie robił się jakiś taki burdel. To bardzo mało osób jakoś trybi to i wielkie oczy są. Tak? Jest osobny kanał o fotografii? No tak, jest. Będę musiał chyba na kreatorze wrzucić też stricte film tylko i wyłącznie o tym, że jest już nowy kanał o fotografii. Ale mniejsza o to. Co by tu jeszcze? Starczy chyba. Takie to miało być. Coś. Ni to śmieszne, ni to poważne. Chwila rozmowy z wami. Także Lord Kruszwil. Odnośnie samego Lorda Kruszwila to co? Chłopak ma ciekawy jakiś tam pomysł na content. Moim zdaniem nagrywa sobie. Nie wiem, czy to jeszcze usłyszeliście.
ma jakiś tam pomysł, w zasadzie chyba ktoś jemu tam kazał nagrywać coś. Nie wiem, bo zaraz się jakieś dramy z tego robią, nie wiem o co chodzi. Chłopak nagrywa jakiś content, ludzie się z tego śmieją, więc... Więc jest okej. Okay. Także do następnego odcinka. Hejka.